statuetki i certyfikaty. Na pewno zapadnie w pamięci tym ludziom, którzy oglądali ten wspaniały pokaz. Jest lepiej niż wszyscy się spodziewali, jest zaskakująco, jest pięknie, jest designersko, tak jak miało być. To, czym kierowaliśmy się projektując tego pilota, przede wszystkim to była chęć zaistnienia z czymś zupełnie innym. To jest przede wszystkim polski design. Projektantem tego pilota jest nasz kolega, menedżer kreatywny marki, pan Jarosław Ptak. Jest to nasza własna produkcja i to jest najważniejsze, to jest polski pilot. Absolutnie widać w projektach Ani, że to jest pasja. I to wszystko jest przemyślane, tam żadna rzecz nie jest przypadkowa. Ta kolekcja jest szalenie dojrzała i świetnie zainspirowana. Piękne, niedobrane materiały. Ja chciałam tylko po prostu dodać, że ja właśnie poprosiłam o taką biżuterię i ją już noszę. Pilot jest bardzo designerski, dlatego kolekcja też chciałam, żeby taka była. Stąd też kolory. Piloty są bardzo kolorowe, dlatego kolekcja jest czarno-srebrna. Po to to było, żeby bardziej wydobyć te piloty, żeby bardziej były rzucające się w oczy. Przyznaję, że jestem pod wrażeniem. Cokolwiek by nie powiedzieć, to mimo wszystko mnie to zachwyciło. Bardzo się cieszę, że nasi goście zaszczycili nas swoją obecnością, że zostali uhonorowani i mam nadzieję, że to przyniesie korzyści i firmie Wiśniowski, i naszym kontrahentom. Trzeba przyznać, że bardzo designerskie. Prędzej to wcześniej, to nawet w telewizji nie miałem okazji oglądać czegoś takiego. Cała sceneria i samo miejsce robiło również wrażenie. Wiśniowski. Ukoronowanie twojej inwestycji.